stałem, proszę Państwa, bo pora na finał. Ten finał zacznę zapowiadać, ale dalej oddam głos Michałowi, ponieważ teraz cała wielka muzyczna rodzina Półtoraków pojawi się na tej scenie i z przyjemnością, zaszczytem zaproszę na tę scenę panią Emilię Półtorak, mamę jubilata. A dalej to Michale, ty już zapowiadaj, bo ja się zgubiłem, bo wiem, że i siostry, i bracia, i... No i dalej. Ja nie wiem, czy oni dojechali, są? Dojechali, wszyscy są. Mój brat ukochany, moja siostra ukochana, mój brat jest młodszy ode mnie o 10 lat i 4 miesiące, moja siostra i jej dzieci, no naprawdę super, słuchajcie, oni prosto zdrowi. Mój szwagier Marek, to wszystko. Oni co prawda się nazywają teraz Kluzowie, ale to wszystko jest nasza rodzina i my się tak spotykamy. Bardzo często jest już drugi śpią. Nie wszystkie. Może tak. Ale jest jeszcze mój bratanek z żoną. Przyjaciółką domu od wielu lat z Belą i będzie też następny potomek, słuchajcie. To się, też będzie półtorak. Dziewczynka. Będzie zawsze. Słuchajcie, to jest moja rodzina, jestem dumny z tej rodziny. Aha, Tobiasz się usnął i... Dla mnie to jest niespodzianka, nie wiem co to będzie.
Naprawdę, usłyszycie o niej. Judyta Kluza. I to jest Mateusz Półtorak. To jest moja żona. Strasznie to długo trwało, ja wiem, ale ja się cieszę, bo ja czuję, że jestem lubiany i tu, i tam, i to mi się bardzo podoba. Mam dużo przyjaciół, dużo znajomych i jestem z tego dumny. I z tego, że jesteśmy tu właśnie, w piwnicy też bardzo. Jestem w tym miejscu od 30 paru lat i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I chciałem jeszcze z tego miejsca podziękować i Bogdanowi Mickowi, Patrycji i Maćkowi Błonarczkowi, Patrycji Krause, którzy nawet prawdopodobnie coś tam przygotowali. Także zapraszamy wszystkich na taki skromny poczęstunek. Ja zapewniałem tylko napoje. Wyskokowe też. Także kochani, dziękuję za obecność wszystkim. Bardzo, bardzo się cieszę. Nie wiedziałem, że będzie taka uroczystość, taki plakat mam pierwszy w życiu, plakat indywidualny. Przepraszam, że mało grałem, ale ja nie wiedziałem, co będzie tutaj produkowane. Po prostu dziękuję i zapraszam na toasty, na rozmowy.